Witajcie, Aqua Świat z tej strony. Witam w moim nowym kąciku akwarystycznym. Obydwa akwaria w jednym miejscu, w jednym pokoju, obok siebie praktycznie. Akwarium 60-litrowe zostało przeniesione z pokoju mojego syna tutaj do salonu. Teraz obydwa akwaria sobie stoją w jednym miejscu. Czemu tak zadecydowałem? Słuchajcie, otóż po ostatnich wypadkach z tym właśnie akwarium, z tą 60, postanowiłem, że akwarium zostanie przeniesione. No i tak też się stało. Słuchajcie, wracając do ostatniego filmu, gdzie pokazywałem wam to akwarium praktycznie puste. Słuchajcie, co się stało. Drugi dzień świąt, odwiedzili nas znajomi z dwoma synami, jeden starszy, drugi młodszy, 4 lata, miłośnik, fanatyk rybek. Jemu puścić, gdzie jest Nemo, czy rybki sferajny, dziecka nie ma. No i jak przyjeżdżają tutaj do nas, no to ma uciechę niesamowitą, z tym, że no, trzeba go pilnować. U mnie dom dwukondygnacyjny, siedzieliśmy sobie na dole. Natomiast dwóch, znaczy mój syn i ten drugi starszy znajomek poszli na górę do jakiejś gry, coś tam, a ten mały był z nami. I słuchajcie, po pewnym czasie straciłem tego młodego z oczu, zajęliśmy się rozmową, jakimiś tam innymi rzeczami. No i po pewnym czasie się skapnąłem, że go nie ma. No i oczywiście pierwsze co, to przyszedłem tu na górę. No ale było troszeczkę już za późno. Chciał sobie wyłowić rybkę rękami. No a że ryby uciekały w roślinki, no to on wyrywał te roślinki, żeby złapać rybkę. No i w momencie, kiedy ja przyszedłem, to praktycznie większa część roślin leżała już sobie na podłodze, powyrywana. U mnie jest ziemia ogrodowa pod żwirem, nie ma żadnej siatki między żwirem a ziemią. Także słuchajcie, no ta ziemia, jak on to wyrywał, ta ziemia dostała się do wody. Miałem w tylnym prawym rogu żabienicę taką wąskolistną. No słuchajcie, jej korzenie były ogromniaste, dziura została tam wyrwana niesamowita. Udało mi się to z korzeniami wszystko wyrwać, także naprawdę był horror niesamowity. W ten drugi dzień świąt tak na szybkiego, tylko zrobiłem chyba dwie bardzo, bardzo szybkie podmiany, jedna za drugą, żeby jak najwięcej tej ziemi odciągnąć. Troszeczkę żwiru miałem, tą dziurę zasypałem. No i praktycznie tyle było mojej roboty w drugi dzień świąt, do ratowania tego akwarium. Tak to zostało. Później nakręciłem właśnie ten filmik z tego, co tam się stało. Praktycznie puste to akwarium było. Słuchajcie, akwarium odbudowałem. Posadziłem te rośliny w taki sposób, jak teraz widzicie. Jeszcze w tamtym pokoju syna. Natomiast no tam to akwarium stało no na takiej wysokości jak tutaj ta 30, którą tu widzicie. I no tam dostęp do tego akwarium dla takiego dziecka był łatwy, natomiast dla mnie, żeby wyczyścić w tym akwarium czy cokolwiek tam zrobić, naprawdę musiałem się nagimnastykować, więc postanowiłem sobie przenieść to akwarium tutaj. Moja żona się zgodziła, bo wcześniej nie chciała, natomiast teraz się zgodziła. Zakupiłem sobie tutaj taką małą komodę, na której postawiłem to akwarium. No i sama żona stwierdziła, że jej się tutaj taki układ tych akwariów podoba. Akwarium, jak przenosiłem akwarium? Słuchajcie, akwarium przeniosłem w całości. To jest 60-litrowe akwarium. Nie ma takiego jakiegoś tutaj naprężenia, myślę. 60 cm długości ma to akwarium. Także no, bałbym się może przenosić jakieś, które by miało metr czy ponad metr długości. No, wtedy już wiadomo, na środku by się mogło naprężenie zrobić. Natomiast takie akwarium no, przeniosłem sobie tutaj. Spuściłem jak najwięcej wody. Roślin nie ruszałem, rośliny zostawiłem. Ryby również zostały. Żwir został, nic nie ruszałem, tylko tak jak mówię, spuściłem jak najwięcej wody.
i przenieśliśmy je tutaj praktycznie we dwoje z żoną do tego pokoju. Ustawiliśmy w tym miejscu. Została zalana świeża woda. Praktycznie świeża, tam 10 litrów chyba było tej, której spuściłem. Resztę dolałem świeżej wody. No i akwarium od niedzieli. Dzisiaj mamy środę, tak. Trzeci dzień już sobie tutaj stoi. Od soboty, przepraszam. Od soboty to czwarty dzień sobie już dzisiaj tutaj stoi. Co do małego akwarium, to tutaj też miałem problem, co wam ostatnio pokazywałem, z tą watą taką zieloną. Słuchajcie, trochę jeszcze tego jest. Natomiast ja to wyciągałem sobie to ręcznie, polewałem to karbo. No i jest tego zdecydowanie mniej. Dzisiaj robiłem podmianę wody i no jest tego mniej. Staram się to usuwać. Leję karbo. No i jest w miarę fajnie. Słuchajcie, z całego tego dramatu z tą 60-ką, to niestety, ale ubyło mi obsady. Z czego jestem bardzo, bardzo zasmucony. No niestety, pewne konsekwencje tego, co tutaj się działo, musiały być. No niestety, są w rybach te konsekwencje. Słuchajcie, dwa neony. Jeden neon Inessa, który był naprawdę, naprawdę ładny, duży. Jeden z moich pierwszych neonów. On jako pierwszy chyba wyskoczył. Słuchajcie, po prostu wyskoczył z akwarium. I to było, nie wiem, to było jeszcze przed całym tym dramatem, ale też no tutaj woda nie była podmieniana bardzo długo w tym akwarium. I myślę, że no ryba czuje złe warunki w wodzie. Myślę, że przez to wyskoczył. Tak mi się wydaje, chociaż czytałem, że neony taką naturę mają, że czasem potrafią z akwarium jak torpeda wyskoczyć. Później drugi neon, czerwony bodajże, też wyskoczył. To też było przed tą tragedią. Natomiast po tej tragedii, gdzie zostały wyrwane na siłę te rośliny, słuchajcie, straciłem dwie, cztery, pięć ryb. Padł mi samiec, samica. Padła mi samica Ramireza. Bardzo piękna ta weloniasta samica Ramireza mi padła, niestety. Znalazłem ją sztywną. To było po całej tej tragedii. I to praktycznie w poniedziałek mieliśmy drugi dzień świąt. We wtorek bodajże po południu samica padła. Padły mi fantomy, jeden czarny, drugi ten czerwony, również fajne rybki i też je znalazłem po prostu martwe w akwarium. I padł mi jeszcze jeden neon. Słuchajcie, co tak zastanawiałem się, co mogło być przyczyną tego, że te ryby popadały. No na pewno to, że jak on wyrwał mi te rośliny, to na pewno uwolniły się jakieś związki z ziemi. Jakiś amoniak, podejrzewam, że jakiś siarkowodór też tam na pewno gdzieś zalega. Nie wierzę, że przy ziemi ogrodowej nie ma, bo sam czasem czuję, uwolni się jakiś bąbel, smród niesamowity takiego siarkowodoru. Także coś tam na pewno zalega. Druga przyczyna, jaką też myślę, że mogło tutaj wpłynąć na to, że te ryby, cztery mi padły, to te szybkie moje dwie podmiany wody. Praktycznie no, wymieniłem 100% wody w akwarium. Woda nie była odstana, bo to było naprawdę na szybkiego. Woda była praktycznie z wodociągu bezpośrednio. Jeszcze, no wiecie, jakie są temperatury na dworze. No, w święta nie było takich tragedii, ale woda była lodowata w wodociągu, więc została zmieszana trochę z wodą ciepłą z bojlera, żeby ta temperatura mniej więcej taka była jak w akwarium, ale myślę, że to również przyczyniło się do tego, że no niestety te ryby cztery mi padły. No i trzeba się przyznać do błędu. No ale na szybkiego musiałem coś zrobić, nie mogłem pozwolić na to, żeby ta ziemia została, bo tu naprawdę woda była czarna. Woda była czarna, być może to jest mój błąd, że ja nie dałem żadnej siatki między ziemię a żwir, ale jakoś nie uważam tego patentu. Wolę, żeby te rośliny swobodnie korzenie
sobie wypuszczały i rosły. No cóż, no ryby straciłem. Nie ma co rozpaczać. No, myślę, że tutaj troszeczkę tą obsadę odbuduję. Dokupię te fantomy, bo to naprawdę są fajne rybki, bardzo mi się podobają. Samicę Ramireza już mam, dostałem od kolegi. Z drugim, jeszcze takim innym, dwoma innymi lokatorami jeszcze. Otóż z dwoma gupikami. Dostałem Ramirezę samicę i dwa gupiki. I notabene dzisiaj podmieniałem wodę. I słuchajcie, okazało się, że no ja wiedziałem, że to jest parka, ale okazało się, że samica była kotna i już widzę trzy młode gupiki pływają. Zaraz będzie, podejrzewam, plaga tych gupików. No ale cóż, no ramireskę chciałem, nie chciałem już kupować. Kolega miał ładną, no ona jest troszkę mniejsza niż samiec, ale myślę, że się dobiorą. Już widzę, że tam troszeczkę gdzieś tam sobie pływają. Razem w sumie fajnie. No i co? To by było chyba tyle z takich nowości, co u mnie się dzieje. Akwarium na razie nie jest nawożone. Praktycznie akwarium nie jest nawożone już ponad miesiąc czasu. Bo od 1 grudnia, gdzie tam moja żona miała wypadek, akwarium zostało, przestałem po prostu nawozić jedno i drugie akwarium. Mierzyłem sobie dzisiaj azot, bo w sumie tylko na azot mi już test został. Muszę sobie zamówić nowe testy. I o dziwo w akwarium 60-litrowym tego azotu jest 10 ppm. Nie mam pojęcia, ile jest fosforu, nie mam pojęcia, ile jest żelaza. Notabene nie mam pojęcia, ile jest potasu. Póki co na roślinach nie widzę żadnych oznak braków. Może żelaza, braki żelaza. Być może tu widzę, bo widzę, że parwórka brązowieje i chyba nad tym żelazem się zastanowię. Ale to jeszcze sobie przemyślę sprawę. Może zamówię testy i dopiero wtedy ewentualnie zacznę coś nawozić. No dobra, byłoby to chyba tyle na dzisiaj. Aktualizacja szybko. Nowy kącik akwarystyczny. Straty w rybach, no niestety w sumie 6 ryb straciłem, dwie wyskoczyły, dwa neony wyskoczyły, ale 6 ryb straciłem. No i będzie to chyba na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę. Nowy rok, nowe cele, nowe zadania. Pozdrawiam, Aqua Świat.